najwęższym, jaki jest, nie? No. Ale tak będę trzymał, jak będziesz mówił, to będzie widać, nie? Witam serdecznie. Dzisiaj tutaj złapałem w lesie Szymona. Nie będzie to łatwe nagranie, bo ciężko za nim nadążyć. Ale no, między innymi to będzie tematem, dlatego że sobie trochę porozmawiamy o ruchu. Może z tego wyjdziemy i zobaczymy, gdzie nasza rozmowa powędruje, bo sam nie wiem tego. Jak zwykle trochę spontanicznie. Okej, i może tak spróbuję. O, tak będzie tutaj, widzicie. Będziemy uciekać, bo jest pies z nami, który jest bardzo ruchliwy. Ale to dobrze, bo o ruchu mam rozmawiać, prawda? No i ja też nie przedstawiłem Szymona, ale Szymon jest fizjoterapeutą, tak jest. Zawodowo. Tak jest. Ale tak powiedzmy szerzej jest znany z zajmowania się szeroko pojętym ruchem. Dokładnie, czyli potrafi zrobić takie rzeczy, których no, nawet sprawne osoby nie potrafią. Musicie mi uwierzyć na dotykam słowo. Dotykam palcami do podłogi w skłonie. To już i tak jest dużo się petardo. Powiem. To już i tak jest petardo, powiem ci, że niedługo to będziesz naprawdę mógł tego uczyć, powiem ci. No, na jakichś tutaj webinarach chyba. Online coaching. Online'owo. No, ale chcemy trochę porozmawiać z perspektywy takiego, powiedzmy, ruchu, z perspektywy osoby, która no na co dzień gdzieś utrzymuje aktywność na poziomie, powiedzmy, podstawowym i trochę dać może jakiś też wskazówek, co można by robić, ile tego ruchu powinno być. Ale zacznijmy trochę, może powiedz, ile lat się tym zajmujesz, jak to na przestrzeni lat, jakby wygląda, jak to się kształtuje. No w sumie to od urodzenia, czyli podejmowałem różnego rodzaju aktywności fizyczne. Odbieganie poprzez piłkę nożną, poprzez sztuki walki, taniec. Myślę, że jeżeli mielibyśmy klasyfikować ruch w jakichś kwestiach nazewnictwa czy też semantyki, no to było tych aktywności pewnie z 40-50 na poziomie takim, że względem moich norm osiągnąłem poziom średnio zaawansowany. No ale tu też pojawia się pewnego rodzaju kwestia, czyli zasada Pareto, czyli jak podejmujemy aktywności czy też czynności pokrewne, no to gdy chwytamy kolejną czynność, no to ona dla nas jest dużo, dużo łatwiejsza, szybciej się jej uczymy, ponieważ mamy już jakieś pojęcie. Czyli dobry fundament jest taki najistotniejszy, żeby złapać, nie zaczynać od jakichś nie wiadomo jakich skomplikowanych rzeczy, tylko osiągnąć jakąś taką podstawę, powiedzmy, motoryczną. Jest coś takiego? Mógłbyś coś takiego określić? Co byłoby wyznacznikiem? Jakie formy ruchu byłyby wyznacznikiem? No takie powiedzmy, mamy taką osobę w tej chwili, no, która, no jak jego aktywność może wyglądać? Obraca się głównie wokół aktywności zawodowej, myślę. I w tej chwili sprawną osobą określamy osobę, która pójdzie 2 razy na siłownię w tygodniu. Nie? Może 3 razy na siłownię, czyli robić 3 treningi w tygodniu, nie? Nie ma to większego znaczenia, że on siedzi przez cały czas, tak. A potem się porusza, załóżmy, 3 razy, mhm. Czyli jest bardzo aktywny, nie? Tak. I teraz, co taka osoba mogłaby no, gdzieś zrobić więcej, albo jak ta aktywność mogłaby wyglądać? Czy jesteśmy w stanie zrównoważyć w ogóle ten nasz styl życia, czy już jesteśmy skazani na jakieś tam, wiesz, unicestwienie i przywiązanie do krzesła, nie? No bo to bardzo duży jest problem i większość chyba takich problemów fizycznych wynika z pozycji siedzącej. Z pozycji siedzącej, nie? Tak, na pewno. Na wielu poziomach, czy to krzesło, czy to fotel, czy kanapa, czy siedzenie w aucie. Jest to kwestia indywidualna i każdy ma predyspozycje, każdy coś w życiu robił, więc formę ruchu zawsze warto dostosować do danej osoby, ale wiadomo, nie wszyscy tą wiedzę mają. Więc jeżeli naszym zadaniem, bo może o tym powiedzmy, byłoby pewnego rodzaju zdrowie, tak? Mhm. No chyba to najważniejsze, nie? Tak, no, zdrowie poprzez ruch, no to trzeba by było dostosować tą aktywność fizyczną do danej jednostki. Istotnym elementem w tym wszystkim jest to, że jeżeli dobieramy aktywność fizyczną do danej jednostki,
to często pojawiają się jakieś wady postawy, złe wzorce ruchowe, które trzeba by było wykluczyć, żeby to zdrowie się pojawiło. Przyzwyczajenie jakieś mamy. Dokładnie. Cena specjalizacji, czyli jestem kasjerem, pracuję na kasie, skręcam się w jedną stronę cały dzień. Pojawia się jakaś asymetria. Gram w golfa, czy też gram w tenisa. Sporty jednostronne, pojawia się asymetria. Więc musielibyśmy zrobić taką reedukację i zaaplikować dane ćwiczenia, żeby zacząć od poziomu zero i rozwijać tą osobę w odpowiedni sposób. No ale to jest proces, nie wszyscy są gotowi na taki proces. Więc istotnym elementem z mojego punktu widzenia jest zainteresowanie danej osoby ruchem. Czyli przede wszystkim, żeby taka osoba znalazła aktywność fizyczną, obojętnie jaką, która stanie się jej hobby. Czyli żeby mieć w to wkręte. Bo jeżeli mielibyśmy robić te ćwiczenia reedukacyjne, to wiesz, jak to wygląda. Niektóre z nich, czy też forma ich, mało atrakcyjna jest. Jest mało atrakcyjna, mało sexy. I ćwiczenia, nie da się ukryć, w jakiś sposób są monotonne. Da się to tak rozegrać, czy poprowadzić zajęcia, żeby wpleść to w bardziej atrakcyjne rzeczy. Ale jeżeli mielibyśmy zacząć, czy też zbudować jakąś bazę ruchową, no to warto by było mieć w coś wkrętę, zaangażować się, żeby też czerpać z tego przyjemność. No jak już złapiemy wkrętę, no to taką bazą do tego, żeby nasze hobby, czyli ta aktywność fizyczna, którą pokochaliśmy, polubiliśmy, była bardziej efektywna. Więc wtedy możemy po reedukacji, albo i bez tej reedukacji, zaaplikować przede wszystkim stabilność na poziomie stawów. Czyli dążylibyśmy do tego, żeby ciało było bardziej zwarte i silne. I tutaj, jeżeli chodzi o rozwiązanie, to bardzo dobrym rozwiązaniem jest forma treningu gimnastycznego, siłowego, czy też szeroko pojętej kalisteniki, czy też stabilizacji, ale z odpowiednią metodologią. Bo częstą pułapką jest to, że poznajemy te metody, poznajemy też osoby, które są dobre w danej aktywności, czyli przypuśćmy w kalistenice, i oni latają na tych drążkach, skaczą, robią różne atrakcyjne rzeczy, które nas przyciągają. Ale często brakuje metodologii i osoby, które poświęcają się danej czynności czy hobby, idą w to na tyle, że nie jest to już związane ze zdrowiem. Czyli zapominamy o tym, co nas kierowało w stronę ruchu. Więc pojawia się pewnego rodzaju, delikatnie mówiąc, zbyt duża fascynacja i wykonuje aktywność fizyczną kosztem zdrowia. Czyli przesadza w drugą stronę. Dokładnie. Brak równowagi. Dokładnie. Więc znowu kompensować to możemy ćwiczeniami i podejściem ruchowym, czyli ćwiczeniami technicznymi. Dobrym rozwiązaniem by była, przypuśćmy, bardzo techniczna joga, metoda Iyengara. Ale tak w nawiasie, musimy też się liczyć z tym, że jeżeli podejmujemy te aktywności ruchowe, na moim, przypuśćmy, poziomie, jeżeli podejmowałem tyle aktywności ruchowych, to z każdej tej aktywności jesteśmy w stanie wyciągnąć to, co dobre i to, co złe. Czyli wyciągamy z aktywności, z formy ruchu, z ćwiczeń, narzędzia, które w wielu formach ruchowych są pokrewne. I dzięki tym narzędziom jesteśmy w stanie poprawić sprawność swojego ciała, ale też umysłu. Tylko musimy wiedzieć, jak je zaaplikować i kiedy. Więc to, co mówię, może wydawać się skomplikowane, ale suma tych wszystkich czynników, czy też form ruchowych, sprowadza się do tego, że poznając te ponad 40 aktywności czy 50 fizycznych, w moim przypadku zrozumiałem, że tak naprawdę, chwila przerwy, interakcja nawiązana, że tym, co mnie kręci i co chcę robić, to zajmować się ruchem, czyli
pojawia się zbyt duże, trochę pobłądziłem z tematem a propos tego zdrowia. Ja ci powiem jeszcze, no? Szymon, takie małe jakby, no może to będzie dla osób, które nie są związane z ruchem, tak? Łatwiejsze do zrozumienia. Tak. Zobaczcie, jak zaczynamy swoje jakoś tam życie, to wielu z was osiąga maksymalny rozwój fizyczny do okresu szkoły podstawowej. Dokładnie. I teraz tak, jest to między innymi związane z tym, że uczycie się w formie powiedzmy zabawy, czyli takiej mało wyspecjalizowanej aktywności, bez dużej ilości ograniczeń. Więc tam się liczy również kreatywność, możecie się poruszać w jaki sposób chcecie. Czasem jeżeli znajdziecie jakieś nowe rozwiązanie, to jest na plus, na przykład do zabawy, nie? A w momencie jak zaczynamy poruszać się coraz bardziej w wyznaczonych płaszczyznach, no żebyście czasem sobie nie zrobili krzywdy i tak dalej, siedzicie na siłowni, na maszynach i tam wykonuje się te aktywności, to zaczynamy tak naprawdę coraz bardziej się ograniczać, a nam się wydaje, że my jesteśmy sprawniejsi. A trochę to tak nie wygląda, nie? Także ten szczyt rozwoju, niektórzy no już poza tą szkołę podstawową mogą już nigdy nie wrócić do tej aktywności, takiej sprawności, nie? Naprawdę wiele da się w ciele zmienić i uważam, że w każdym wieku naprawdę jesteśmy w stanie zrobić wiele. Kwestia dobrania odpowiednich narzędzi, tak jak przed chwilą wspomniałem. Czyli przede wszystkim dobrania jakiejś formy ruchowej, w której mamy wkrętę, o czym wspomniałeś, czyli dzieci się bawią, czyli całym sobą angażują się w coś. Mhm. Z dorosłymi jest ten problem, że... Wstydzą się już tego? To jedno, ale druga kwestia jest taka, że podejście ruchu jest do takie, że idę na jakieś zajęcia po to, żeby być zdrowym, mhm. ale chodzę na te zajęcia i mi się nie podoba. Aha, okej. Okay. Mało osób jak gdyby ma wkrętę, robi to z jakichś stereotypów, że pójdę o fitness. Bo inne osoby. Albo że no muszę, bo mój stan zdrowia jest taki, że wypada już coś zrobić. Więc, jeżeli stan zdrowia, przypuśćmy, jest już taki, że bolą nas plecy, etc., to warto by było ukierunkować się w stronę ćwiczeń stabilizacyjnych, czy też jogi według metody Iyengara. Mhm. I to są jakieś takie podstawy. Wydaje mi się też, że jeżeli pojawiają się problemy emocjonalne, bo w dużej mierze w tych czasach mierzymy się z tym, warto by było podjąć sztuki walki. Mhm. Nie chodzi o to, żeby się prać po głowie na maksa, czy też żeby jakoś wyżyć się emocjonalnie, mhm. ale żeby zrównoważyć ten stan emocjonalny, żeby zachować balans, zrozumienie, żeby może trochę stemperować ego, mhm. że jak ktoś ci założy duszenie, to jednak okazuje się, że nie jesteś największym kozakiem na świecie, czy też na swojej ulicy. No, a im mniejsze ego, tym świadomość wyższa tak naprawdę i możliwość przyjęcia kolejnych jakby informacji również, tak. Także to jest ważne. Z takiego podstawowego punktu widzenia to, w każdym momencie da się zmienić wiele, ale oczywiście pojawiają się takie zmiany, które już jest ciężko odwrócić. No w Polsce też jest taki schemat, że zazwyczaj działamy jak coś się już zepsuje, prawda? Mm-hmm. Nie ma czasu. Nie ma czasu, nie ma wkręty, są inne priorytety. No i ten ruch często robimy na siłę, bo trzeba. No ale nie da się ukryć, że ruch, walka, zabawa, polowanie, ucieczka, to wszystkie czynniki, które przyczyniły się do tego, że jesteśmy na szczycie łańcucha pokarmowego. Mhm. W ten sposób nasz mózg się rozwija. Mhm. Też interakcja, jakaś kolektywność, dokładnie. Uzupełnianie cech innych osób też, tak nie? Jest, tak znanie jest. Swojej możliwości. Zdrowa rywalizacja. Dokładnie. No, teraz tego nie ma, bo mamy coraz mniejszą interakcję z ludźmi. Przenosimy do internetu to bardziej, powiedzmy, tak komunikację na social media. To ma duży wpływ, pośledza układ nerwowy, powiedzmy. A powiedz mi, dla powiedzmy takiego dziecka, nie? No ja mam dzieciaczki. No nie narzucam im żadnej aktywności, staram się, żeby po prostu ze mną gdzieś tam się cały czas poruszały, czyli
dużo, powiedzmy, spacerują. Ostatnio mi się udało wziąć na ściankę, bo też chciałbym, żeby ta umiejętność spinania była zachowana. To jest dla mnie ważne. Super. No i chciałbym, żeby robiły jiu-jitsu, nie? Bo chciałbym, żeby po prostu miały kontakt z ziemią. Jasne. Nie? Żeby się rozwijały. A co można by tak polecić, nie? No bo wiesz, co mnie jakby też trochę przeraża, no, że masz dziecko i każdy patrzy, ma 5 lat, to już może iść na piłkę. I go wkładają od razu w takie jakieś ramy tak. Które tak naprawdę powodują, że no każdy by chciał, żeby on został Leo Messi, nie? Taki ojciec. Ambicje rodziców. No dokładnie, ale z drugiej strony już mocno go specjalizuje, co tak naprawdę może doprowadzić do jakiejś tam kontuzji, nie? Czyli w przyszłości, jeżeli on nie cena będzie ogólnorozwojowo pracował również przy tej dyscyplinie, to tak naprawdę może sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc, nie? To prawda. Jakie są takie dyscypliny, gdzie byś mógł wsadzić, jakbyś miał dzieciaka? W co byś go włożył, żeby on był taki najbardziej i zachował tą sprawność? Myślę, że z perspektywy dziecka bardzo istotny jest znowu element zabawy. Czyli wiadomo, dzieci są niechętne do jakichś czynności, że na przykład mówimy im spróbuj to, czy co, pójdź na tenisa, o graj w tenisa, masz tenisa, grasz w tenisa, okej. No ale warto by było zobaczyć, co tak naprawdę dziecko chce robić, co ono ma tą wkrętę, nie? No bo też, wiesz, dziecko jakby nie było z mojej perspektywy, nie? To na przykład no jest naśladowcą głównie, nie? Więc najczęściej będzie pewnie chciał robić to samo, co rodzic, nie? A rodzic na przykład nie robi sportu, ale chce, żeby jego dziecko było bardzo wysportowane z racji tego, że on sam nie jest wysportowany i gdzieś tam może swoje jakieś leczyć tutaj. Bardzo istotnym ambicje, elementem nie? Znowu będzie zabawa, czyli element zabawy, czyli przede wszystkim, żeby dziecko mogło żyć, czyli bawić się daną aktywnością fizyczną. Wiadomo, że wtedy może podjąć aktywność fizyczną, którą będzie mu szkodzić. Da się to w jakiś sposób kontrolować, bo z dziećmi może być trudno, żeby wykonywać te ćwiczenia kompensacyjne, o których mówiliśmy. No nawet bardzo ciężko. Ale jeżeli chodzi o formy ruchowe, to dobrym rozwiązaniem byłaby gimnastyka. Ale prowadzona w taki sposób, żeby nie wprowadzać dziecko w jakąś hipermobilność, nie? Znowu jakieś... Musisz szpagata zrobić. Tak. Czyli no, jak może, to nie zrobi tyle, jak chce. No, dziecko będzie jak gdyby o to walczyć, żeby zrobić, bo tak jak wspomniałeś, będzie naśladować. Ale forma gimnastyki. Forma gimnastyki nie tylko akrobatycznej, ale też gimnastyki siłowej, w której pojawiają się elementy stabilizacji, co przyczyni się do rozwoju układu mięśniowego, ale też do silnego układu kostnego. Sztuki walki, jiu-jitsu, jak najbardziej. Czyli takie parterowe rzeczy, tak, nie? Jest. Jednak z mojej perspektywy utrata jakby tego kontaktu z ziemią i tej stabilizacji bezpośrednio przekłada się na jakość naszego oddychania chociażby. To prawda. Tak. Ona stabilizuje, nie? To prawda. I kwestia bardzo istotna, czyli no walka, która jest, no jakby nie było, jednym z takich determinantów rozwoju, zarówno na poziomie fizycznym, jak i na poziomie układu nerwowego. Czyli najlepsze byłoby połączenie tego, tak, nie? Tak jest. No widzisz, ja wziąłem jakby wspinaczkę, dla mnie to jest spoko. No tu jest element siły, nie? Tak, można tak. W tym odnaleźć element też gimnastyki i stabilizacji stawów. I tu jest bardzo istotny element też tej pracy organicznej, tego elementu, gdzie możesz wykazać się kreatywnością, a nie jesteś w jakichś ramach. Czyli wiesz, masz boisko, tu jest kwadrat, trzeba strzelać. To buduje wiele cech motorycznych, piłka nożna, etc., żeby nie był źle zrozumiany, że to jest złe, bo to jest bo każda aktywność fizyczna jest dobrą aktywnością fizyczną, warto się ruszać. Mówimy też o jakimś poziomie, nie? Dokładnie. Czyli mówimy o małym dosyć dziecku, nie? Tak jest. Które zaczyna swoją przygodę. A tu się pojawia, w wspinaczce pojawia się ten element organiczny, czyli ten element taki kreatywny, gdzie ono może też wykraczać poza pewne ramy, tutaj w prawo. Chodź. Wykraczać poza te ramy i wykazywać się tą kreatywnością, myśleć, rozwiązywać zadania, kombinować, jak przejść daną drogę. Czyli ruch połączony jednak trochę z
tutaj z myśleniem, nie? Jakimś. Tak. No, które też się problemu. Pojawia w walce, w które się szczególnie pojawia w takich szachach, jakim są jiu-jitsu, prawda? No, to jest świetne, no bo jednak tutaj trzeba odnaleźć pewien komfort w tej konfrontacji. Tak. Nie? To jest coś, co się przekłada na takie życie codzienne. Może być potem przydatne przy, nie wiem, rozwiązywaniu w przyszłości konfliktów, nie? Tak. To jest bardzo, bardzo ciekawe. A powiedz mi, jak trafiają do ciebie osoby, to trafiają raczej osoby, które są, powiedzmy, starsze, czy już się trafiają jakieś takie, powiedzmy, młode osoby z problemami? Mam też, jak najbardziej, mam młode osoby. Zazwyczaj jest to forma rehabilitacji czy usprawniania po jakichś urazach, złamaniach, czy jakichś chorobach też genetycznych. Mhm. Jakichś zwyrodnieniach stawów. Okej. Dobra, a powiedz mi, czy jak prowadzisz zajęcia, powiedzmy, ruchowe i trafia do ciebie taka osoba, która, no powiedzmy, nie wiem, no inaczej nie jest sprawna, jest takim wyciągniętym bardziej sprzed komputera, dzieciaczkiem, jak szybko możemy go przywrócić, jak szybko możemy go gdzieś tam usprawnić? No, załóżmy, że się angażuje, że wiesz, mu się podoba to, co robi. Wiadomo, że to indywidualne jest też, no ale żeby też dać trochę tutaj, powiedzmy, nadziei, nie być takim pesymistycznym w tym wszystkim, no bo zdolności adaptacyjne nasz organizm ma, myślę, na bardzo wysokim poziomie. To prawda. Naprawdę jest to kwestia indywidualna, ale nie lubię traktować ruchu w ramach czasowych, bo powinna być to umiejętność, czy czynność, czy stały element naszego życia, jako higiena po prostu, jako element dbania o swoje zdrowie, tak samo jak myjemy zęby, prawda? Ale w ciągu pół roku jest się w stanie naprawdę zrobić wiele. Mhm. Okej. Okay. Czyli gdzieś tam jak zaczniecie robić, możecie podstawowe jakieś tam, nie wiem, kilka podciągnięć zrobić sobie poprawnych, tak, nie? To prawda. Stanąć na rękach nauczyłbyś? To też kwestia cech motorycznych, czyli z jakiego poziomu dziecko zaczyna, ale dla przykładu trenowałem z 12-latką, która osiągnęła stanie na rękach na poziomie 30 sekund niecałe 3 miesiące. Okej. No, ale ona była po jakiejś tam podstawowej gimnastyce, więc dużym plusem było to, że już miała wypracowane zakresy ruchu. Okej. Czyli po prostu wzmocnienie i stabilizacja. Tak. Tutaj była kluczem. No dobrze. A powiedz mi troszkę, może to być też inspirujące, jak wygląda z twojej perspektywy taki dzień, taka praktyka ruchu? Ile co jakby, robię? No, co robisz, czy jakieś masz fajne takie tipy, ile czasu na to poświęcasz, no... Wiadomo, jest. Teraz też jesteśmy, że tak powiem, na takim chillaucie, który również jest aktywnością w ruchu, wiadomo, nie? No już mamy 5 kilometrów. Dokładnie, nie? Także to można oczywiście wszystko połączyć, no ale powiedz taka rutyna jak u ciebie wygląda. Jasne, czyli wstajesz. Jest to zmienne? Bo... Możesz też wybiec poza ruch, nie? Czyli jeżeli jest jakaś, powiedzmy, nie wiem, medytacja jest też formą ruchu, tak, jakby nie było, bez ruchu. Jest to zmienne względem tego, jaką aktywność fizyczną eksploruję. Czyli eksploruję różne aktywności fizyczne i względem danej aktywności dostosowuję swoje życie. Ale aktualnie biegam z tym oto ziomeczkiem tutaj, no, który jest dość silny i potrzebuje bardzo dużo ruchu, więc jeżeli chodzi o... Jest to nie przypadek, że nie wziąłeś Jorka. Tak. No, Jork jest groźny, więc wiesz, lepiej, żebym go tu nie brał. I w makrocyklu biegam aktualnie około 150 km tygodniowo z psem. No i oprócz tego wykonuję ćwiczenia kompensacyjne, bo są to jakieś przeciążenia. Wstaję rano, wstaję o 5, codziennie. Z czynności wykonuję przede wszystkim, pierwsze co robię, medytację, około pół godziny, a później robię sobie taki prehab, czyli zaczynam w potocznym języku mobilizować, rozciągać stawy, przygotowując się do dnia. To trwa około pół godziny, 40 minut. Później robię około 10 minut ćwiczeń oddechowych i wybiegam z psem. Okej.
robimy około 5 lub 10 km. Wracam. Prysznic. Zimny, ciepły, zimny. Wiadomo, wpierw ciepły, później zimny. Później jedzonko. Rozwiązaniem moim, które naprawdę dobrze na mnie działa, to śniadania białkowo-tłuszczowe, szczególnie w tej porze roku. Później znowu jestem w ruchu, bo można powiedzieć, że zaczynam pracę, czyli ruszam się z podopiecznymi przez jakieś 5 do 6 godzin. Wracam do domu, robię medytację, wcinam coś i wychodzę z psem. No czyli, no mów dalej, podsumuję to. Jasne. No i robimy znowu około 5 lub 10 km. Trzymam się też takich schematów, że chcę, i tak robię, wychodzić z psem, może jeszcze pójdziemy w tamtą stronę, wychodzić z psem w trakcie wschodu i zachodu słońca, żeby zahaczyć o wschód i zachód słońca z wiadomych przez nas czynników, cykl czyli dokładnie, ogólnie. Dokładnie. I po tym spacerku wracam do domu, znowu ciepły, później zimny prysznic. I aktualnie robię jogę według metody Iyengara. Godzinka. Okej. Okay. I sen. 22. Okay. 30. No super. No, to jest taki, powiedzmy, nowy, czy wiesz, ty też jesteś osobą, dla której to jest jakby najistotniejszy tak naprawdę element, zachowanie tych rzeczy, no więc bardziej to dla większości osób można potraktować jako ciekawostkę. Chociaż kilka rzeczy można by zaczerpnąć na pewno, nie? Jasne. Wprowadzenie tego elementu, powiedzmy, regulacji do tego cyklu jest czymś takim, co można by na pewno wdrożyć. Można by wdrożyć na pewno to, żeby poświęcić czas na medytację, na techniki oddechowe, chociaż w minimalnym zakresie, mówimy o na przykład 5 minutach dziennie. Warto sobie zdawać sprawę, jak mocną kawą jest medytacja, prawda? Że tak naprawdę nie trzeba się tak mocno stymulować, żeby mieć energię w ciągu dnia, nie? Czasami wystarczy usiąść. Też zimny prysznic to też jakby jest sposób regulacji energii. Dokładnie. Jakby nie było. Czyli też czerpiesz jakby tą we właściwy sposób tą dopaminę, ten czynnik motywujący, nie? Czyli te receptory są wtedy bardziej wrażliwe i nie trzeba jakichś takich stymulantów zewnętrznych, coraz mocniejszych, żeby się podnieść, nie? I wystartować. Sam fakt ekscytacji tym, co masz do zrobienia tego dnia, czasem jest wystarczający do tego, żeby chcieć wstać, nie? To prawda. To jest dosyć istotne. Wiadomo, jak u każdego pojawiają się też cięższe dni, ale ostatnio, w sensie, że wstajesz rano i patrzysz przez pół godziny na buty w takich warunkach jak teraz, czyli mamy o tej 5.30 czy 6.00, mamy 0 stopni, pada deszcz, jest ciemno. Więc masz jakieś specjalne opcje na motywację się, czy...? Tak, nie prowadzę dialogu z samym sobą. Okej, okay. To jest istotne, I trzeba pokonać najważniejszego przeciwnika, czyli kołdra. Kołdra jest bardzo mocny. Ciąży. Ciąży, bardzo mocny przeciwnik. No, ale też jest to, że żeby pokonać jakby tego przeciwnika, czyli ten umysł, który podpowiada jakieś tam różne rozwiązania i kiedyś chciał nas zachować przy życiu, teraz po prostu jest leniwy. Tak w moim przypadku warto było Fil! Hej! Nie wolno iść kamery. Chodź. Już jest, nie! Już jest. Teraz już jest zabawa. Nie wolno! Chodź. Dziku. Przed wstaniem rano, czyli wstaję rano, otwieram oczy i mam energię, jestem wypoczęty. Bo dużo osób boryka się z tym, że wstaje rano i jest zmęczona. Bo to nie powinno mieć miejsca. Czynników, jak wiemy, jest wiele. Czyli cofamy się krok wstecz, jakość snu. Tak. Cofamy się wstecz, co działo się przed snem, prawda? Czyli tam jakiś okres wyciszenia, powiedzmy. Dokładnie. Czy też jedzenie, forma jedzenia, czy też godzina, o której jedliśmy, etc. No i cała ta technologia też, nie? Oświetlenie też, to pobudzenie, prawda. Informacja, te wszystkie rzeczy. Staram się od 20 odcinać światło niebieskie,
I to jest naprawdę, to jest chyba najlepszy jakiś hak, jaki można zastosować, bo jakość snu jest nieporównywalna. No dokładnie. No czyli to... generalnie no nie da się zobaczyć koloru, nie da się wyobrazić koloru, którego nigdy nie widziałeś, nie? Więc no nie jesteśmy w stanie doświadczyć tego, jak jesteśmy mocno wypoczęci w stosunku do tego, jeżeli zastosujemy pewne techniki, czyli na przykład nie używamy tego światła niebieskiego, nie? No... czy... jeżeli tego nie doświadczysz, to nie czujesz, że jesteś zmęczony nawet. To prawda. No właśnie. Są jakieś symptomy, nie? Tak jest. Tak są jakieś symptomy, na przykład, że nie, 10 razy przestawisz budzik, nie? Dokładnie. Z rana. Ale tak. Generalnie uznajesz, że to tak jest, że wszyscy też tak mają. W zasadzie no to jest naturalne, nie trzeba nic z tym robić, nie? Dokładnie. Albo trzeba wypić mocną kawę, żeby postawiła nas na nogi. I gdy wstajesz rano, to często... znaczy, w większości przypadków nie mamy energii też przez to, czy nie mamy siły, żeby zrobić to, co chcielibyśmy zrobić. Mhm. Czyli na przykład chciałbym pobiegać, bo muszę zrzucić kilka kilo. Mhm. Dlatego, bo mój umysł jest słaby. Mhm. Dlatego, że nie spałem odpowiednio. Mhm. Mhm. I generalnie nie mam odpowiedniej siły woli, dlatego, bo mój organizm jest przeciążony. To skąd mam brać tą energię, jeżeli się nie wysypiam, nie? To nie jestem w stanie wstać rano, czy też kontynuować dnia. Ja nie wyobrażam sobie, o godzinie chwilę przed około 6:30, 7:00, zależne to jest od dnia, jestem już po 10-kilometrowym bieganiu. Okay. I generalnie nie wyobrażam sobie, ile godzin może zająć, żeby doprowadzić się do takiego stanu trzeźwości umysłowej. Mhm. Wiadomo, istotne jest to, żeby też ten proces wybudzenia był w miarę regularny, czyli jak gdyby nie wybiegam od razu, prawda? Medytuję, oddycham, pobudzam ten organizm stopniowo. Rozumiem, rozgrzewasz się. Dokładnie, dokładnie. Więc, ale na poziomie chemicznym, wiesz, ile korzyści niesie za sobą po prostu bieganie, czy też przyspieszenie w dobry sposób akcji serca, prawda? Ile jesteśmy w stanie rzeczy usunąć, bo bieg to też praca oddechowa. Tak, tak. Bieg tak. To też pewnego rodzaju forma medytacji, forma koncentracji. No, ja biegam też... dopaminka. Dokładnie. Biegam też w lesie w nocy albo wcześniej rano, gdy jest ciemno, bez latarki. Więc no pomimo tego, że no, biegam po Parku Narodowym, no to ta uważność jest jeszcze wyczulona, nie? Okay. Jest ciemno, pojawiają się dźwięki, umysł próbuje patać figla, trzeba zachować uważność. Okej, okay, okej. Okay. To już takie twoje tipy, powiedzmy, no ciekawsze rzeczy, nie, tak. nie dla powiedzmy każdego, nie? To prawda. Ale warto, bo chociażby raz coś takiego jako ciekawostkę, no. Warto takie coś może spróbować sobie zrobić. No ty, czyli tak naprawdę no, wychodzi, że jak nie będziesz w ogóle dbał o regenerację i nie postawisz sobie regeneracji jako priorytet, to nie ma co wchodzić w jakiekolwiek obciążenia organizmu, no bo tak naprawdę bez fundamentów to wchodzisz i dokładnie. Prędzej czy później skończysz albo z jakąś kontuzją, no powiedzmy z kontuzją, nie? Może jakąś, albo po prostu przerwiesz proces. Ostatnio znajomy, który biega też już dłuższego czasu i który wielokrotnie powiedział mi, że biega rano, że to na wielu poziomach poprawiło jakość jego życia, czy w cudzysłowie efektywności. Mówi, że biega dlatego, że już nic gorszego w ciągu dnia go nie spotka. Potem już z górki. Potem już z górki, no. Dla niektórych to stanie już jest tym momentem. Tak. Jak już stalą, to już dobrze. No właśnie. Okej, okay, no, czyli tutaj twój dzień jest jakby może taki mocno nietypowy. Dużo rzeczy robisz. Jesteś raczej taką osobą mega aktywną, mega ruchową. Jak wstaniesz z łóżka, to w zasadzie się ruszasz, nie? Tak. Ja cię mam wpisane Szymon Ruch. To ja. Okej, okej. No dobrze. Jakiś byś powiedział coś takiego dla... może jakieś takie swoje przesłanko dla ludzi? Ruszajcie się. Naprawdę. No? Naprawdę. Podejmijcie aktywność fizyczną, która sprawia wam przyjemność i działajcie. Męczcie się. Bądźcie w stanie, w którym poprzez ruch jest wam ciężko.
czyli gdzie walczycie, gdzie ktoś was dusi, gdzie pojawia się walka i dyskomfort, bo tam jest rozwój. Okej. Na poziomie dyskomfortu. Okej. Także zapamiętajcie sobie to, dlatego że my w tej chwili uciekamy przed tym, jak się da. Żeby tego tylko nie doświadczać w życiu, żeby wszystko było przyjemne, a nie tędy droga i nie w ten sposób postępuje jakakolwiek rozwój i ewolucja. Dokładnie. A co chciałem powiedzieć, to może być najtrudniejszy moment naszej rozmowy, także gdzie można znaleźć Szymona? W Puszczykowie. W puszczykowskich lasach. W puszczykowskich lasach. A powiedz, czy ty w ogóle jesteś gdzieś w social mediach, czy w ogóle ciebie nie ma? Na Instagramie Pure Movement, praktyka ruchu. To wszystko. Tak jest. Także nie jest to łatwe, mi to się udało. Marzyłem o tym od lat. Zrobiłeś skłon. Musiałem się skłonić po kamerę do samej ziemi i udało mi się tutaj coś nagrać. Także jestem bardzo wdzięczny. No i co? Poszukajcie na Instagramie chociaż Szymona, jeżeli jesteście zainteresowani poprawą swojej mobilności, swojej motoryki, w szeroko rozumianym zakresie tego, lub też rzeczami związanymi z fizjoterapią, wpadajcie, bo jest naprawdę mega kotem. Pozdro. Na razie.